cavalli ed una chiesa, tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me. Szkolenia mechaniczno-podróżnice, szkolenia przeznaczone dla osób wybierających się w dalsza lub bliższa podróż na swoim motocyklu. Naszym celem będzie przygotowanie Was do podróży, głównie pod względem praktycznym. To jest mój kolega Sparag ze Stajna Motocyklowa. Idziemy zobaczyć od razu motowizjonerów. Andiamo! Dlaczego? Co wyciekę. Oczywiście. Po pierwsze, jak idziecie do lekarza, to się myjecie. Jak oddajecie motocykl na serwis, to go umyjecie. Bo oddanie brudnego motocykla na serwis jest dokładnie tym samym, co pójście brudnym do lekarza. Brak szacunku dla osoby, która ma się tym zająć. Tak to wygląda. Oczywiście każdy serwis może Wam wykonać usługę mycia motocykla. Nie ma problemu. Jeżeli ktoś to robi za 30 zł, to chętnie będę mu zawoził motocykl na mynie. Natomiast nie mówimy tutaj o motocyklach typu ktoś przyjedzie w taką pogodę jak dzisiaj, bo to jest zupełnie zrozumiałe. Tylko mówimy o sytuacjach tak. Z jednego podstawowego powodu. Tu jest znowu troszeczkę jak z Afryką i jej bezawaryjnością. Afryki się psują, bo ludzie mówią, że nic nie trzeba przy nich robić. Ludzie z bezdętkowymi kołami mają największe problemy, bo uważają, że ich nie mają i nie zabezpieczają się. Zanim zaczniemy sobie demontaż, montaż kół, bo wiadomo, że to trzeba potrafić zrobić, by w ogóle coś więcej zrobić przy kole, to chciałbym w kilku słowach powiedzieć, co musimy ze sobą mieć, by sobie z każdą awarią koła poradzić, bo bez narzędzi niczego nie zrobimy. Zgadza się? Na pewno musimy mieć klucze, które pozwolą nam na zdemontowanie kół i pozwolą nam na zdemontowanie zacisku hamulcowego. Ja mam jeszcze ten stary oczywiście ADV Factory jeszcze. To jest tego typu rzecz. Słuchajcie. Tak, tylko ten pompuje cały czas. Nie? To jest ta różnica. Tego typu kompresorek, on jest podpinany do akumulatora albo za pomocą, słuchajcie, gniazda zapalniczki. Można go wpiąć, albo w komplecie, ja to wyrzuciłem, bo mi to bez sensu i ważyło, bo zawsze mam gniazdo zapalniczki, albo są w komplecie zestawy takich dwóch żabek, że możemy go przypiąć bezpośrednio do akumulatora. Spokojnie, bez najmniejszego problemu napompuje do pełnego ciśnienia. Natomiast on jednej rzeczy nie zrobi, ale to zaraz o tym powiem, nie wrzuci opony na felgę. Motowizjonerów, kończył się kurs? Ale niektóre myślą, że kurs jest tylko dla kozaków. Ja jako easy biker jestem pierwszy, który się przyznaje, że nie umiem. Natomiast mamy tu blondynkę, ale nie ma żartami, bo ona była jedna najbardziej aktywna. Jakie wrażenie po kursie? Bardzo pozytywne. Bardzo, dlatego że przynajmniej teraz nie stanę przed motorem i nie zrobię, co mam właściwie zrobić. Więc zdecydowanie jak najbardziej i to tylko dopiero początek historii z mechaniką. Jaki pierwsza rzecz będziesz eksperymentować, jak wracasz do twoja ukochana cebula? To znaczy, ja się nauczyłem też, że cebula to jest CB, ale Honda. Honda bardzo lubimy. Myślę, że najpierw zdejmę koła i posprawdzam po prostu, czy jestem w stanie je założyć, zdjąć. I dopóki nie będę tego umiała zrobić płynnie, no to nie będę w stanie przejść do następnych rzeczy. Myślę później, że hamulce, nie wiem, no zobaczę, każdą rzecz powoli sobie po prostu będę przypominać z kursu. Jeżeli mogę podsumować zawsze z mojej skaleczonej Polski, Polak potrafi, ale Polka jeszcze bardziej. Ciao motowizjonerów. Ciao, dzięki.